Jagodowy Core Team przedstawił swoje prace w takich trzech perspektywach. Bieżącej, krótkoterminowej i długoterminowej. W perspektywie bieżącej mówiliśmy o tych działaniach, które zrealizowaliśmy w tym roku. Było ich więcej, ale szczególnie podkreśliliśmy te, które wydają się istotne z punktu widzenia strategicznego rozwoju rynku. Pierwszym jest biuletyn, tak zwany jagodowy newsletter, który jest skierowany głównie do handlowców, w którym co miesiąc pokazujemy, na co mamy sezon, czym warto się zainteresować, czym warto handlować i jakie są wyniki badań konsumpcji poszczególnych owoców. Drugim takim działaniem, już skierowanym bardziej wewnętrznie, czyli do branży, była Aronia Innovation Conference. Było to wydarzenie, które pokazało akurat w tym roku na przykładzie Aronii, ale chcemy to rozwijać w przyszłości na inne gatunki, w jaki sposób można wprowadzać innowacje produktowe, technologiczne, organizacyjne, marketingowe po to, żeby zwiększać wartość, żeby zwiększać marżę, żeby większa część wartości, którą dodajemy na etapie od surowca do konsumenta, trafiała do nas, producentów owoców. Trzecim takim wydarzeniem, które również zostało zainicjowane w tym roku i które będziemy chcieli kontynuować, był Berryfest. To również tak jak ta konferencja innowacyjna w takim klimacie pokazywania, co można zrobić z owoców jagodowych ciekawego na rynku i jak można na tym zarobić. Była to pierwsza w Polsce prezentacja alkoholi produkowanych z i z dodatkiem owoców jagodowych. Jagodowy Core Team przeprowadził też takie prace mające na celu stworzenie planu działań krótko- i długoterminowych na przyszłość. W ramach tych działań krótkoterminowych, które zidentyfikowaliśmy niekoniecznie jako te prace priorytetowe w sensie strategicznym, tylko takie, które mogą przynieść w krótkim okresie dobre wyniki, mogą coś realnie zmienić na rynku dość szybko, jeżeli się wszyscy w to zaangażujemy. I te obszary są trzy. Pierwszy realizowaliśmy aktywnie już w tym roku. Było to wsparcie działań promocyjnych, czyli wsparcie i organizacyjne, merytoryczne i pod względem wyznaczania celów kampanii Czas na Polskie Super Owoce. Drugim jest prace nad budową, opracowaniem systemu monitorowania nasadzeń, które prowadzi wyodrębniony zespół jagodowego Core Teamu. Natomiast trzecią z takich inicjatyw, które myślimy, że wpłyną pozytywnie na uporządkowanie rynku, na jego zorganizowanie, uporządkowanie w ogóle relacji w łańcuchu dostaw, jest opracowanie specyfikacji jakościowych dla poszczególnych owoców i poszczególnych segmentów rynku. Ma to na celu na przykład zapobieganie takiej sytuacji, w której owoce, które powinny być kierowane do przetwórstwa, trafiają na rynek świeży. Natomiast takim najdłuższym horyzontem naszych działań jest to, że chcemy opracować strategię rozwoju rynku owoców jagodowych w Polsce. Kiedy mówimy o rozwoju, to zastanawialiśmy się w ramach jagodowego Core Teamu, co w ogóle rozumiemy przez rozwój, bo rozwój zazwyczaj rozumie się w takim sensie, że wszystko ma się zwiększać. My nie chcemy zwiększać produkcji, chcemy odejść właśnie od tego prymatu tonażu, tych naszych pierwszych miejsc na świecie w różnych owocach. Nie jest naszym zdaniem istotne, żebyśmy za ileś lat mieli pierwsze miejsce w produkcji owoców. Jest istotne i to chcemy osiągnąć, żebyśmy najwięcej nad tym zarabiali. Czyli cele stworzenia tej strategii i jej realizacji jest to zwiększenie marżowości i zwiększenie wartości rynku jagodowego. I te prace będziemy prowadzić w przyszłym roku. Będzie to właśnie projekt, który będzie miał na celu opracowanie strategii rozwoju rynku jagodowego w Polsce, do którego założenia już zostały przez nas opracowane. Pytanie, co jest dla nas wyznacznikiem sukcesu jako jagodowego Core Teamu? Myślę, że jeżeli będziemy mogli powiedzieć wkrótce, a coraz bardziej już idziemy w tym kierunku, że jesteśmy rzeczywiście branżą, czyli że branża jagodowa w Polsce jest zjednoczona, rozmawia ze sobą, stanowi wspólny głos tego sektora i wspólnie opracowuje rozwiązania na przyszłość i też czuje, że ta przyszłość zależy właśnie od nas.
to będzie sukces jagodowego core teamu.